Polska szykuje się na uderzenie COVID-u. Niedzielski o czwartej dawce. Czwarta dawka szczepionki na COVID-19 ma być dostosowana do wariantu Omikron. Obaj producenci deklarują, że we wrzesień wejdziemy już z tą szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu Omikron, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o szczepienia przeciw COVID-19 czwartą dawką. Minister zdrowia, zapytany w RMF FM o czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, odpowiedział, że rząd patrzy na to przez pryzmat Europejskiej Agencji Leków i jej decyzji. W tej chwili mamy deklarację od największych producentów szczepionek, PSZP, RET, że w najbliższym czasie zostaną dostarczone dokumenty, które będą pokazywały, że szczepienie nie jest przeciwko pierwotnej wersji koronawirusa, tylko względem Omikronu, wyjaśnił. Czwarta dawka i szczepionka dostosowana do Omikrona. Niedzielski przekazał, że w ubiegłym tygodniu otrzymał informację od jednego z producentów, Moderny, że udało im się pierwsze badania nowej szczepionki przeprowadzić, a deklaracja ich dotyczącą będzie składana Unii Europejskiej prawdopodobnie w sierpniu. Jak EMA zatwierdzi te badania, tę szczepionkę, to my również przedstawimy ją do korzystania. Obaj producenci deklarują, że we wrześniu wejdziemy już z tą szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu Omikron, zaznaczył. Jednocześnie dodał, że wtedy też będzie można rozpocząć szczepienie czwartą dawką konkretnych grup wiekowych, bądź całej populacji, wraz z zaleceniami EMA. Czarny scenariusz minus 30 tysięcy hospitalizacji. Minister zdrowia zapytany został również o najnowsze prognozy rozwoju pandemii COVID-19. Polityk zaznaczył, że nie możemy mówić o wakacjach od koronawirusa, ponieważ epidemia cały czas jest z nami i nowe przypadki cały czas występują. Według krótkookresowych prognoz, na początku lipca widzimy pewne częściowe zwiększenie do około 1000 przypadków zakażeń dziennie. To przyspieszenie nie powinno w lipcu przerodzić się w duże przerosty, wyjaśnił. Odnosząc się do prognoz długookresowych, zaznaczył, że są one obarczone większym ryzykiem, między innymi dotyczącym utrzymania się immunizacji w populacji po ostatniej fali Omikronu. Prognozy, które miałem w piątek okazję oglądać, mówiły nawet o przyroście zakażeń do kilkudziesięciu tysięcy w październiku. Czarny scenariusz, który był tam przedstawiony, mówił nawet o 30 tysiącach hospitalizacji, przekazał Niedzielski, jednocześnie dodając, że jest to tylko jeden ze scenariuszy. Najlepszy scenariusz, jak tłumaczył, zakłada, że żadnego zaburzenia pandemicznego nie będzie. Uważam, że na pewno po sezonie letnim będziemy mieli przyspieszenie zjawisk pandemicznych. To przyspieszenie prawdopodobnie, moim zdaniem, nie będzie wymagało zniekształcenia życia społecznego, zakończył.